Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Bóg chce, byśmy Go prosili. Widzieć to, co On widzi, odczuwać to, co On odczuwa, to wejść w doświadczenie Jego osoby. My do tego dążymy, żeby widzieć to, co Pan nam pokazuje, ale też i usłyszeć to, co chce, abyśmy zrozumieli, by do nas dotarło. Wchodząc w doświadczenie tego, co Bogu jest drogie, co jest dla Niego ważne, my idziemy. Nie można być posłanym przez Jezusa, nie wiedząc i nie odczuwając tego, co dla Boga jest wartością, co jest dobrem, co jest wolą Jego Ojca. Obecność drugiego, idącego tak jak my w imię Pana, jest znakiem błogosławieństwa. Zobaczmy, że uczniowie idą po dwóch, aby mogli dawać wiarygodne świadectwo o prawdziwości swoich słów. Bo tam między nimi jest Pan. I ci, którzy idą zgodnie, idą razem po dwóch, nie mogliby iść i pełnić misję, nie będąc w pokoju między sobą. Ci, którzy się nie rozumieją, ci, którzy są w konflikcie, oni nie realizują misji Pana Boga. Oni ją niszczą. Jest czasami w nas opór przed zajmowaniem się tym, co duchowe, czyli co jest troską Boga o człowieka. Tam, gdzie pada Słowo Boże, tam rozpoczyna się nowe życie. Słowo Pana jest zaczynem przemiany. I ten pośpiech, o którym mówi Ewangelia, wskazuje na znaczenie zadania, jakie uczniowie mają do wypełnienia. To nie jest coś, czym można zająć się później. Posłanie Boga w życiu wierzącego jest sprawą najwyższej wagi. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Niektórzy obruszają się na te słowa Jezusa, mówiąc: no ale przecież to jest znak kultury człowieka. A Jezus przypomina, aby nie tracić czasu po drodze, ale spieszyć do wyznaczonego celu i szybko wypełnić zlecone zadanie. U Żydów było tak, że jak się pozdrawiali, to się zatrzymywali i długo między sobą rozmawiali. To były długie rozmowy. Jezus mówi: nie przeznaczajcie czasu na to, co jest mniej ważne. Posłanie prawdy ma być głoszone bez względu na to, czy jest przyjmowana życzliwie, czy też nie. Niekiedy się zrażamy, że inni nie chcą słuchać tego, co głosimy w imię Pana. My mamy robić to, co do nas należy. Przekazywać Słowo Boże, naukę Kościoła. Koniecznością jest nie poddawanie się emocjom przygnębienia, zniechęcenia czy wycofania się. Idziemy w imię Pana. To On odnosi zwycięstwo, to
On głosi słowo przez nasze usta. Nie należy interpretować tego, co się dzieje wraz z głoszeniem Słowa Bożego wyłącznie po ludzku. Interpretacja po Bożemu umożliwia nie poddawanie się zwątpieniu, ani nie upadanie na duchu. Kiedy zaczynam myśleć po ludzku, wchodzę w zniechęcenie wewnętrzne, które prowadzi do rezygnacji nawet z tego, do czego zostałem powołany. Nie doświadczamy przerażenia wilkami tego świata, nieposiadaniem tego, co mogłoby być przyjemnością czy usprawnieniem naszego życia. Nie zatrzymujemy się na tym, co mogłoby spowodować odejście od tego, co kocha Chrystus. Pokój Jezusa uzdrawia człowieka, który szuka Go i dąży do Niego. I stąd warto sobie w oparciu o rozważany tekst Ewangelii postawić pytania. Co we mnie jest źródłem Chrystusowego pokoju? Ale też i to pytanie. Co jest we mnie najczęściej przyczyną niepokoju?